I'm here with Elky Wines from Elky Valley. They make a very nice Cabernet Syrah and the Muscatel Pinot Jiménez white wine. Cabernet and Syrah, all wines from the Elky Valley, which is the northern part of Chile, cool climate area, very new appellation in Chile. Very interesting wines from a very small new winery. This is the first vintage. So we have 85 acres and aged the wines in French and Hungarian and American oak. So enjoy. Producent Hugo Casanova, rodzina włoska, która w XIX wieku przybyła do Chile. Tam kontynuując tradycje winiarskie z Włoch, postanowili produkować wina przy wykorzystaniu wiedzy i metod, które przywieźli ze sobą z Włoch. Natomiast w pełni klimat i glebę, oddając charakterystykę w winie, w produkcie, który z powodzeniem od XIX wieku produkują. Wina chilijskie produkowane w stylu bardzo europejskim, a więc wyważone, eleganckie, subtelne, pełne owocowości, ale też ze wszystkimi elementami ważnymi dla wina zachowanymi. Różne gramy, w zależności od oczekiwań klientów, dużo owocowości, niektóre starzone w beczkach, cztery gamy win różnego poziomu jakościowego, różnego poziomu cenowego, z najlepszym takim okrętem flagowym Donaldo, przez 12 miesięcy starzonym winem w beczkach francuskich oczywiście. Tak jak wspomniałem, styl europejski, a więc dużo beczki francuskiej przede wszystkim. E della famiglia dei grandi. Dobre, presentujemy Pisco Huacar. Jest to alkohol 40%, jest to destylat białych winogron z rodziny Muscat. Jest produkowany na północy Chile. Jest to alkohol z rodziny Brandy. Można zarówno spożywać go samego, jest bardzo, bardzo aromatyczny, jak również może być bazą do wielu koktajli. Jednym z najsłynniejszych jest Pisco Sour, ale można robić dużo, dużo więcej. Sisi, el principal winery. It's a winery located in the high Maipo Valley, where we produce very small quantities, but high quality and priced blends, red blends, based on Cabernet Sauvignon, where that grape is the dominant one in all three labels that we produce. It varies from 60% in the Calicanto, 80% in Memorias, and roughly 90% in El Principal. They're all aged in French oak for 12, 15 and 20 months. And well, they reflect the typical character of high Maipo Cabernet Sauvignon from Chile. Kawienica, która ma w swojej ofercie zarówno szczepy europejskie, takie jak Merlot, Cabernet czy Sauvignon Blanc, również ciekawe z Chardonnay, ale oczywiście klasyczne Carbonelle też Państwo tu znajdziecie. Muscata aleksandryjskiego na przykład, który jest rzadko spotykanym szczepem na terenie Chile, natomiast jest tam od ponad 200 lat. Wersje podstawowa Estate, wersja rezerwa i wersja Gran Reserva, która ma rzeczywiście już 14 miesięcy beczki za sobą. Także możemy spróbować tutaj win o bardzo różnej proweniencji. Wszystkie o bardzo przytomnych cenach, także tutaj jakby ten element warto podkreślić, bo ta klasa jakości przy tej cenie jest nie do pogardzenia. Ukałe, czyli tyle co źródło Indianki, nazwa w języku miejscowych Indian, dała nazwę całej serii win, które dzisiaj tutaj prezentujemy. Powiedziałbym smaki klasyczne, no Carmenere z ewidentną zieloną papryką, Cabernet, w którym czarną porzeczkę czuje się wyraźnie, Merlot ze śliwką,
z takimi może lekkimi elementami powiedzmy dzikich jakichś takich warzyw, troszkę przypraw, ale standardy, że tak powiem, zachowane, natomiast jakość bez zarzutu, więc można tutaj rzeczywiście się ucieszyć tym winem. Chardonnay ma za sobą fermentację w beczce na przykład, co się rzadko spotyka już w tej chwili nawet wśród europejskich producentów. Natomiast tutaj klasyczna beczka użyta do fermentacji, francuski dąb, także mamy wyraźną wanilię w tym chardonnay i no, jeśli ktoś lubi klasyczne, takie bogate chardonnay, to tutaj znajdziemy tego typu produkt. Wina czerwone są bardziej w nutach owocowe niż powiedzmy głębokich, ale te owoce są wyważone, nie są jakieś nachalne, także możemy sobie pozwolić na to, żeby to wino do różnego typu spotkań towarzyskich, nawet bez jedzenia, również używać. Nie chcę powiedzieć, że polecam, ale polecam, bo wina są sensownie określane cenowo. Myślę, że no, nic się nie zawiedzie, próbując. Dziękuję bardzo. Me presento Viña Maquis. Viña Maquis, ubicada en el Valle Colchagua, es una viña familiar que data de 1890. Hoy en día está representado por este portafolio de vinos que pueden ver aquí, que son los mismos que tenemos aquí al frente. ¿Ya? Tenemos un grupo enológico muy importante detrás de esta viña. El Master Blender se llama Jacques Boissonneau, que es el gran Master Blender de los OMU Class de Jacques Boissonneau. Esta es la marca, esta es la viña cuyo nombre es Maquis. Y la familia extendida del grupo tiene esta otra marca, Viña Calcu. Les quiero presentar Viña Maquis, Viñedo Calcu. Viñedo Calcu pertenece a un grupo familiar que tiene viñedos en diferentes partes de Colchagua y su objetivo es expresar de la mejor forma sus terrubios. Tiene una gama amplia de diferentes variedades, entre Chardonnay, Malbec, Cabernet Franc, Rosé y Sauvignon Blanc. Y en la línea Gran Reserva tiene dos vinos que son el Cabernet Sauvignon y el Sauvignon Blanc. Estamos acá con mucho gusto en Polonia, viendo la posibilidad de introducir nuestros vinos. Muchas gracias. We have a lot of experience in
in the production wine, we have been supplier to another winery here in Chile, like Santa Rita. But 2 years ago, we decided to make our own brand, and this is Terra Chile. And we are looking for importer here in Poland for selling our brand in all the Poland and two out of Poland. For that reason, here I am very happy here. And my Chardonnay is the best Chardonnay reserve around this fair, because the grape is the better selection. In this case, my Merlot is participant in the Challenger Awards in France. Terra Chile Chardonnay, o sea, Merlot. Sorry. For that reason, I am very happy here, and I am looking for one partner for a long time. Thank you very much. Dzisiaj mamy przyjemność przedstawić wina firmy Zingel. Jest to firma rodzinna, która ma już tradycję 30-letnią w Chile, ma już swoją ugruntowaną pozycję w Chile, nie tylko, również na rynkach zachodnioeuropejskich, azjatyckich, Ameryce Północnej. W tym momencie jeszcze firma nie ma swojego przedstawicielstwa w Polsce, cały czas poszukuje importera i w tym momencie to sobie możemy przedstawić flagowy produkt, czyli po pierwsze Grand Crucero. Będzie to wino trzyszczepowe, Cabernet Sauvignon, Carmenere oraz Syrah. Także tutaj mamy po pierwsze taki tradycyjny szczep oraz dwa szczepy bardzo typowo chilijskie. Carmenere oczywiście przede wszystkim, ale również Syrah. I następnie mamy trzy rezerwy, czyli wina, które wyszakowały 10-12 miesięcy w dębowych beczkach. Są to wina o wyrazistym smaku, takim troszeczkę dymnym. I oczywiście Cabernet Sauvignon i dwa znowu tradycyjne dla Chile smaki Carmenere oraz Syrah. Więc tutaj są rezerwy oraz wina warietalne. W tym momencie mamy przyjemność zaprezentować Cabernet Sauvignon, Carmenere i oczywiście firma tak samo produkuje dodatkowo wina warietalne Merlot, Syrah. Oczywiście w tym momencie ich nie ma, ale oczywiście w każdej chwili jest możliwość ich zaprezentowania. I na sam koniec bardzo ciekawe smaki, rezerwy, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Tutaj Sauvignon Blanc dojrzewa w beczkach stalowych, a 25% wina Chardonnay dojrzewa przez 2-4 miesiące do 6 w beczkach częściowo dębowych, drewnianych. Tak więc bardzo zapraszamy na degustację. Zapraszamy oczywiście firmy zainteresowane do stawu, żeby wreszcie również w Polsce można poznać te wina Grand Crucero. Cornellana belongs to one of the oldest wineries in Chile. It's called Viña La Rosa, and it's located 2 hours south of Santiago in a valley called Cachapoal. And we are very well known for our entry-level wines, especially for the Chardonnays, Cabernet, Merlot, and Sauvignon Blanc. Our white wines are unoaked, so they have no oak in them, and our red wines are slightly oaked, 25% as barrel aged. They're made to be consumed very young, so within the first year of being bottled, it's the ideal time to consume them. Very friendly, it has a very good balance between fruit and acidity, and well, very good wine overall. Next level is the reserve level. Here you see a bit more complexity. They're aged for 6 months in barrels. And then the Grand Reserve, where you get up to 9 months or 1 year in French oak. We have a full palette of wines, typical varietals of Chile, Cabernet, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Carmenere, which is the flagship grape, and some Malbec and Syrah. And you're welcome to try the wines. Yes, thank you.
bienvenidos a Chile, bienvenidos a Conchitoro, estos son nuestros vinos. Espero que les gusten y tengan la posibilidad de visitar nuestro país lo antes posible. Así que solamente queda probar los vinos. Muchas gracias. Ok, bueno, en Conchitoro tenemos una gran variedad de marcas y de vinos, cada una con su diferente filosofía, cada una con su diferente estilo. Desde Frontera, nuestro vino más fácil de beber, joven, barato, pasando por nuestros clásicos Casillero del Diablo, Embajador y Sponsor de Manchester United, hasta terminar con nuestra serie premium, que es Marqués de Casa Concha. Todos vinos con distintas filosofías, distintos estilos, para satisfacer a muchos estilos de consumidores. Además tenemos la línea Terruño, que ha sido el vino que ha sido seleccionado esta tarde para representar a este seminario. Viña Maipo. Viña Maipo was founded in 1947 in Maipo Valley in Chile, the center part of Chile. And here we're presenting the Victoria line, that is one of our most iconic wines we have here, is our Reserva line. And we also have Gran Devoción, that is an upper level of wine, mostly made for restaurants. And all of our wines come from the central area of Chile and try to represent the best varieties we have on each of the valleys. Hello, good afternoon. I represent the winery Hyundai from Chile. We are located in the Casablanca Valley. We are the biggest producer of grape in the Casablanca, owning around 650 hectares in the valley. This valley is famous because it's a cool climate valley and was the first cool climate valley to be developed in Chile. We have quite an extraordinary quality because of the vineyards and because of our winemaking techniques. We have a state-of-the-art bodega with tanks from 1,000 liters up to 30,000 liters and all in between 5,000 liters, 6,000 liters. We also have vineyards located in different areas of Casablanca, in the low part, in the middle part, and in the high part of Casablanca. All different sub-valleys that give different characteristics to every variety that we produce. We are looking for a reporter in Poland. I hope somebody can help us soon. And I would like to invite you to enjoy our wines. Good time. Thank you very much. Ma le dere! 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 Ma le dere!